Jakub Zadrożny, biznes nieoczywisty. Dzisiaj naszym gościem jest Jacek Byrd, partner kierujący działem doradztwa finansowego Mazars w Polsce. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Jacku, 24 lutego, nowa rzeczywistość gospodarcza czy też także biznesowa? Jak ty to widzisz? Myślę, że wspominając tą datę i wydarzenia, które się wydarzyły, no to przede wszystkim nasze myśli i atencje jest w zupełnie innym wymiarze niż tym biznesowy, bo przede wszystkim widzimy to jako wielką ludzką tragedię, która się rozpoczęła i trwa nadal tuż za naszą wschodnią granicą. I pewno to preokupuje wszystkich w pierwszej kolejności. No rozumiem, że dzisiaj temat jest natury biznesowej, więc powiedzmy ten militarno-polityczno-humanitarny kryzys trochę na boku zostawiamy jako tło tego, jak może on wpłynąć również na świat biznesu. Dziś odpowiedź, jak wojna na Ukrainie czy w Ukrainie wpłynie na to, co się dzieje z biznesem, jest trudna. Z tego względu, że wydarzenia są bardzo świeże, one zmieniają się z dnia na dzień, a ich konsekwencje, które mogą mieć, czy mają dziś wpływ i mogą mieć w dłuższym horyzoncie wpływ na ekonomię, też są na tę chwilę trudne do przewidzenia. Ale spróbuję to odpowiedzieć na to pytanie. Tak jak wychodziliśmy z kilkuletniego okresu COVID-u i można powiedzieć, że wychodziliśmy z niego w dużo lepszej kondycji, wszyscy myśleli, że wyjdziemy jeszcze 2 lata temu. Prognozy dla gospodarki przez takie organizacje jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy inne instytucje prognozujące rozwój ekonomiczny były bardzo pozytywne. Dla właściwie całego bloku zachodniego, też Eurazji zakładały powrót do takiej ścieżki wzrostów, jaka miała miejsce przed COVID-em. Właściwie zagrożeń chyba jedno było wspominane przez wszystkich, czyli inflacja, która oczywiście i w Polsce występuje i w Eurostrefie występuje i w Stanach występuje. Natomiast ta inflacja była wskazywana jako zagrożenie w średnim terminie do opanowania. Więc z dużym optymizmem ten rok się zaczął. Sytuacja w ostatnich tygodniach zmieniła się dramatycznie. Właściwie żadne duże makroekonomiczne think tanki dziś nie są gotowe prognozować możliwych scenariuszy, bo one są bardzo trudne do przewidzenia. Właściwie można patrzeć scenariuszowo, czyli na różne możliwe sytuacje, a one będą pochodne przede wszystkim tego, kiedy i w jaki sposób wojna się skończy, jak długo będzie trwała i jakie konsekwencje z niej wynikną. Takim, powiedziałbym, najbardziej powszechnie występującym na dzień dzisiejszy scenariuszem to jest to, że wzrosną ceny w dużej części koszyka cenowego, czyli ceny energii. I to dotyczy głównie Europy, która jest mocniej uzależniona niż na przykład Ameryka od cen gazu czy ropy pochodzącej z Rosji. Chcąc się od niej odciąć lub zmniejszyć w znaczącym stopniu udział surowców pochodzących z Rosji, no to w naturalny sposób te ceny będą musiały wzrosnąć, to już jest jakby pewne. Drugi element, który jest też pewny, jego skala jeszcze nie jest do końca jasna, to jest wzrost cen żywności, bo i Ukraina, i Rosja są olbrzymim eksporterem między innymi zbóż, ale nie tylko, na rynki, na różne rynki światowe. Wojny konsekwencja będzie taka, że produkcja zbóż na ten kolejny sezon będzie bardzo mocno zachwiana. Więc przełoży się to na wzrost cen żywności. Więc to mamy ten element związany z cenami. Dodatkowo jest oczywiście nie do końca dziś do przewidzenia, ale już wiemy, że będzie bardzo poważny kryzys związany z migracją na skalę dotychczas niespotykaną uchodźców z Ukrainy do regionu europejskiego przede wszystkim. Polska jest krajem, który w największym stopniu przyjmuje dzisiaj Ukraińców. To również przełoży się na dodatkowe wyzwania, powiedziałbym, z tym, by tak dużą grupę ludzi móc wchłonąć, zabezpieczyć i włączyć w nasze funkcjonujące gospodarki. Więc te bezpośrednie, powiedziałbym, konsekwencje ekonomiczne są widoczne. To wszystko powoduje wzrost cen, powoduje spadek konsumpcji, więc będzie powodowało dużo wyzwań, których nikt nie przewidział jeszcze miesiąc temu. Dziękuję bardzo za ten wstęp. On jest bardzo ważny w kontekście chociażby tego, o czym mieliśmy dzisiaj rozmawiać, bo tak naprawdę, kiedy umawialiśmy się na to spotkanie, sytuacja była zgoła inna. Mieliśmy rozmawiać o raporcie, który dotyczy przeglądu w ogóle rynku fuzji i przejęć transakcji w roku 2021, łamane na 2022.
Tutaj troszeczkę ta sytuacja na Ukrainie zmieniła nam pewną percepcję, ale jakbyś mógł nawiązać do tego raportu, powiedzieć, jakie były najważniejsze takie 3-4 elementy, które wyłaniają się z tego waszego badania. Mhm. Więc raport dotyczył, może dwa słowa nie powiem, raport dotyczył rynku Europy Środkowo-Wschodniej, dotyczył transakcji w tym regionie, był robiony wspólnie przez naszą firmę Mazars wraz z firmą Manager Market i opierał się na tych wszystkich transakcjach, których dane statystyczne są zbierane. A więc w transakcjach, powiedziałbym, od średniej wielkości transakcji 5 milionów dolarów jest ten próg graniczny raportowanych transakcji w górę. I dotyczył roku 2021 i powiedzmy początku tego roku i był bardzo optymistyczny, to znaczy zarówno ilość transakcji, których w tym naszym regionie naliczyliśmy około 900, jak i wartość transakcji, która wynosiła około 70 miliardów euro, były znacząco, przez znacząco rozumiem 30-40%, w zależności czy patrzymy na ilość czy na wartość, większe niż w poprzednim roku. To jest olbrzymi skok i właściwie dotyczył całego regionu. On jest efektem tego wychodzenia z okresu COVID-u, jest efektem nadrabiania pewnych zaległości, jest efektem atrakcyjności naszego regionu, jest efektem dużej płynności zarówno inwestorów finansowych, jak i strategicznych, niskich stóp procentowych, tego wszystkiego, co wpływa wysokich wycen spółek notowanych na giełdach, tego wszystkiego, co wpływa na wartość i na ilość transakcji. Więc zeszły rok był bardzo dobry i z takim, powiedzmy, optymizmem wchodziliśmy również w ten rok. To, co jest, myślę, też w tym naszym raporcie wskazane, to jest to, że gro inwestycji, jeżeli spojrzymy na region Europy Środkowo-Wschodniej z wyłączeniem Rosji, gro inwestycji pochodzi od inwestorów spoza naszego regionu, czyli spoza Europy Środkowo-Wschodniej. Ponad 2/3 transakcji w Polsce czy w innych krajach naszego regionu są transakcje dokonywane przez inwestorów spoza. Czyli skąd pochodzi ten kapitał? Kapitał pochodzi z takich, powiedziałbym, może być bardzo oczekiwanych źródeł, to znaczy z Europy to są główne gospodarki Niemcy, Francja, Anglia, Holandia, więc te największe ekonomie czy gospodarki regionu oraz ze Stanów. To jest 2/3 inwestycji w naszym regionie. Mniejsza część są inwestycje w ramach regionu, czyli powiedzmy polskie w Czechach czy na Słowacji, a w jeszcze mniejszym stopniu krajowe, czyli polskie w Polsce. Kiedy przeglądałem ten raport, uderzyła mi jedna rzecz, że to były 4 najważniejsze rynki, gdzie były największe transakcje. To była to Polska, Czechy, Austria, no i Rosja. I co z tą Rosją dzisiaj? Mhm. Faktycznie w raporcie, myśląc o Europie Środkowo-Wschodniej, trzeba było przyjąć jakąś definicję tego, co rozumiemy przez tą strefę geograficzną. Rosja była również w nią włączona. Ona stanowiła ilościowo, które z głowy teraz mówię, ale pewno z 15% wartościowo, z 20-25% wartości tych transakcji w regionie, tych powiedzmy 70 miliardów euro, o których wspomniałem, więc dużą wagę. Ale była zasadnicza różnica, jeżeli chodzi o strukturę transakcji według pochodzenia kapitału w Rosji versus całego regionu. Ten cały nasz region poza Rosją jest spójny, Rosja jest inna. Różnica polega na tym, że w Rosji zdecydowana większość, znowu teraz z głowy mówię, ale 90% transakcji to były transakcje rosyjskie w Rosji. Czyli transakcje, które były na bazie kapitału rosyjskiego dokonywane w Rosji, w porównaniu, tak jak powiedziałem, do Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie 2/3 pochodziło z zewnątrz. Czyli przepływ kapitału tutaj w krajach Europy Środkowo-Wschodniej był inny, był odcięty niż na tej granicy rosyjskiej. W związku z tym, co się wydarzy w związku z wojną? Znaczy, po pierwsze, inwestycje dokonywane przez Europę Zachodnią, skąd pochodził gro kapitału, tak jak wspomniałem, w tym naszym regionie, czy Stany, do Rosji, no naturalnie zostaną zablokowane, czy zostały zablokowane, ale z drugiej strony, ponieważ te inwestycje i tak nie stanowiły dużego udziału, więc ten rynek rosyjski prawdopodobnie pozostanie w ramach tych swoich dotychczasowych działań w miarę niezmieniony. Oczywiście on zmieni się jako gospodarka. Czyli co, Rosja skazana na Chiny? On zmieni się jako gospodarka z tego względu, że wprowadzono sankcje, które bardzo mocno dotykają Rosję. Te sankcje co powodują? No osłabienie nie tylko waluty, ale osłabienie siły ekonomicznej gospodarki rosyjskiej. Spadek PKB. Spadek PKB, spadek konsumpcji, spadek produkcji, więc znaczące osłabienie gospodarki. Teraz jeżeli, mając taką sytuację, a zarazem brak dopływu kapitału z Zachodu, no to mamy dwa scenariusze. Albo Rosja pozostanie zamknięta i będzie w tej swojej strefie ekonomicznej bardzo mocno przyduszona do tego, co się dzisiaj dzieje, albo ktoś wejdzie, by tam ten kapitał dostarczyć. Tutaj takie najbardziej głośne hipotezy są takie, że będzie to kapitał chiński, dla których Rosja jest interesującym rynkiem z wielu powodów.
może mniej dostępu do konsumentów rosyjskich, bo choć kraj jest duży i liczny, to nie jest bardzo duża gospodarka, natomiast na pewno z dostępem do przemysłu, do surowców. I Chiny taką rolę, teraz trochę przechodzę na tą część polityczną, ale Chiny odgrywają taką rolę bardzo dwuznaczną, nie deklarując się w żaden sposób przeciw Rosji i próbując troszkę być pomiędzy tym, co można powiedzieć, a tym, co już powiedzieć nie można. Więc myślę, że to jest też z tego powodu, czy tym podyktowane. Ale wracając jeszcze do raportu, bardzo ciekawy wniosek jest taki, że to branża technologiczna nadal cały czas jest liderem. Najwięcej transakcji jest właśnie w tym obszarze. Czy ta sytuacja, która dzisiaj jest, może zmienić ten obraz w przyszłym i kolejnych latach? Mhm. Typu mam na myśli tutaj branżę spożywczą, budowlaną lub inne branże, które mogą być takim game changerem, jeżeli chodzi o to, co dzisiaj się zadzieje na rynku fuzji i przejęć u nas w regionie? Mhm. Branża technologiczna, i to ten raport dobrze pokazuje, wystrzeliła dzięki COVID-owi. Ta liczba transakcji, jak dobrze pamiętam, ona się podwoiła, a wartościowo nawet więcej niż podwoiła w tym okresie 21 versus 20 rok. Jest to efekt z jednej strony oczywiście wzrostu wycen, który dotyczył większości sektorów gospodarki, ale przede wszystkim ilości tych transakcji. Większej liczby spółek technologicznych, które się tworzyły i rozwijały, i też dużej chęci inwestorów do inwestowania w ten sektor. To było spowodowane naturalnie tym, co COVID spowodował, czyli dużo większe wykorzystanie technologii w momencie, kiedy nie mogliśmy się przemieszczać czy pracowaliśmy na dystans. I gdybyśmy mieli to samo, gdyby się zadał mi to samo pytanie dwa miesiące temu, powiedziałbym, że ten sektor technologiczny będzie nadal tym bardzo rosnącym, a te inne będą rosły proporcjonalnie do tego, jaki mają udział w naszej gospodarce, więc mamy silny przemysł, mamy silny sektor energetyczny, znaczy silny, w tym rozumiem, że znaczący dla gospodarki Polski. Pytanie, czy sytuacja związana z wojną zmieni te proporcje? Myślę, że nie osłabi sektora technologicznego, myślę, że to będzie nadal rosło dynamicznie, tak jak to miało miejsce, natomiast mógłbym sobie wyobrazić, że te takie tradycyjne sektory mogą nagle dostać wiatr w żagle i to myślę w kontekście dwojakim. Po pierwsze, wojna spowoduje bardzo dużo zaburzeń. Widać to bardzo dobrze, na przykład w sektorze przemysłu samochodowego. Wiele koncernów, które produkują choćby w Polsce samochody, miały swoich poddostawców w Ukrainie. W związku z tym zatrzymanie produkcji tam spowodowało, że te polskie, znaczy zagraniczne, ale w Polsce umieszczone fabryki przestały pracować. Przerwanie łańcucha dostaw. Dokładnie tak. I teraz to w praktyce oznacza, żeby to zmienić, tą produkcję trzeba przenieść do nas, prawda? Albo uruchomić ponownie, albo po prostu uruchomić od zera u nas. Więc to może spowodować takie sektory, to może spowodować wzrost dużo szybszy niż planowany w Polsce poprzez lokacje tutaj tych sektorów, które wcześniej lokowały się na przykład na wschodzie. To jest pierwsza rzecz. Druga, która dzisiaj jest bardzo trudna do wyobrażenia, ale myślę, że o tym trzeba myśleć, bo już wiele mówi się o tym, jaka jest skala zniszczeń. Jeszcze raz powiem, że jakby ta skala materialna jest drugorzędna względem skali ludzkiej, ale jednak jest też mierzalna, jak wielka jest skala zniszczeń w Ukrainie związanych z wojną, i to przecież ona trwa niecały miesiąc, a liczy się to w setkach miliardów dolarów, i te pieniądze będą musiały być wydane, będą sfinansowane, zobaczymy przez kogo, czy przez Zachód, czy przez Rosję, czy jeszcze w inny sposób, na odbudowę Ukrainy. I tutaj myślę, że Polska może pełnić rolę, tak jak dzisiaj pełni, aby pomagać Ukraińcom, którzy uciekają sprzed wojną, tak być może będzie mogła pełnić też rolę pomocy w odbudowie Ukrainy. I tego typu sektory, jak sektor budowlany, czy przemysłowy ogólnie, mogą być sektorami, które w tym wezmą udział. To jest, co powiedziałeś, bardzo interesujące, ale jeszcze z raportu wysyła się jeden ciekawy wniosek, że wyceny tych spółek w Europie Środkowskiej są dosyć wysokie, patrząc na to, co się działo w tym COVID-zie. I kolejna sprawa jest, że jakby dzisiaj nie możemy rozmawiać w oderwaniu COVID-wojna. Jakby przeszliśmy płynnie, można powiedzieć, jakby w kolejne zawirowania historii, które wpływają na gospodarkę. Co z tymi w takim razie wycenami będzie w przyszłości? Mhm. Znaczy polskie wyceny faktycznie, czy wyceny w regionie, może tak powiem, faktycznie wzrosły bardzo mocno w ostatnim okresie. Przekroczyły poziom wycen Europy Zachodniej, co było ewenementem, patrząc na poprzednie lata. Tak średnia wycena, czyli ten mnożnik do EBITDA tak zwany, czyli ile średnio wartość zysku operacyjnego przed amortyzacją jest płacony przez inwestorów,
wzrósł do poziomu 11 razy dla regionu w porównaniu do niecałego 10 razy dla Europy Zachodniej, znacząco względem poprzedniego okresu. To jest efekt napływu kapitału, dużej ilości zainteresowania inwestycjami u nas, a zarazem ograniczonej podaży spółek. No więc jak z jednej strony mamy dużo pieniędzy, które napływa, z drugiej strony ograniczoną liczbę transakcji, które można zrealizować, no to naturalnie cena rośnie. Co to oznacza? To oznacza, że nasz rynek, już wchodzimy w taką erę dojrzałą, można powiedzieć. Jesteśmy przez Europę Zachodnią traktowani jako jeden z wielu już rynków europejskich? Tak, znaczy wydaje mi się, że to dogonienie Polski, czy szerzej rynku Europy Środkowo-Wschodniej do Europy Zachodniej, postępuje od 25 lat i idzie, czy zbliża się do tego, że jesteśmy dzisiaj jednym rynkiem. Mamy nasze specyficzne ryzyka, no choćby ryzyko walutowe, prawda, które wynika z tego, że nie mamy euro, ale powiedziałbym od strony funkcjonowania gospodarki, od strony przewidywalności, od strony jakości siły roboczej. Mówię specjalnie jakości, bo kiedyś mówiło się o taniości, czy efektywności kosztowej, jak to się ładnie ubierało w słowa. Dzisiaj już nie mamy tak wielkiej przewagi, już nasz koszt pracy w Polsce nadal niższy, ale nie jest aż tak niższy jak w Europie Zachodniej. Dzisiaj ta jakość ma duże znaczenie. Łańcuchy poddostawców dla wielu branż, w których jesteśmy silni, to wszystko powoduje, że Polska czy region Europy Środkowo-Wschodniej jest bardzo mocno związany z Europą Zachodnią. Czy on z powodu wojny będzie inaczej postrzegany? W pierwszych, powiedziałbym, dniach trochę to było widać, bo najprostszym tutaj wskaźnikiem jest kurs złotego, prawda, który wystrzelił tam, nie wiem, z 4,55, powiedzmy, takiej średniej, nie wiem, z ostatniego roku do poziomu 4,7, 4,9 nawet się pojawił chwilowo. Dzisiaj spadł na troszkę poniżej 4,7 chyba, jeśli dobrze pamiętam z wczoraj. Czyli tak naprawdę o kilka procent względem tego, co poziomu, który był wcześniej. Więc mi się wydaje, że Polska nie jest z powodu wojny odbierana jako kraj większego ryzyka niż Niemcy. I to jest, myślę, bardzo ważne, by powiedzieć i od strony politycznej, oczywiście, fakt bycia w Unii Europejskiej, fakt bycia w NATO powoduje, że na Polskę inwestorzy patrzą jako na kraj o bardzo zbliżonym profilu jak kraj Europy Zachodniej. A patrząc z punktu widzenia ekonomii i biznesu, myślę, że ta różnica jest praktycznie niewielka. No, a chciałbym wrócić do jeszcze jednej kwestii, którą poruszyłeś, że mówisz, pieniądze są, ale nie ma co przejmować. Jak mam to zrozumieć? To znaczy, że w Polsce już nie ma takich ciekawych firm, które są w kręgu zainteresowania kapitału zachodniego, czy po prostu już też my Polacy, tak, czy powiedzmy właściciele, powiedzmy sobie, ci starzy właściciele, którzy się dokonują sukcesji, nie chcą się sprzedawać, bo uważają, że chcą się rozwijać organicznie tutaj. Myślę, że to nie jest to, że nie ma w Polsce dobrych podmiotów do przejęcia, tylko ich ilość względem pieniędzy, które chciałyby kupić te polskie podmioty, czy jeszcze raz czeskie, słowackie, czy z, nie wiem, z Chorwacji na przykład, po prostu jest większa podaż pieniądza niż liczba ciekawych podmiotów, w związku z tym ceny rosną, to tak jak na każdym rynku. Ale sugerujesz, że transakcje transgraniczne to będzie przyszłość bardziej niż te transakcje wewnątrzkrajowe? Znaczy, to chciałem powiedzieć, że to, co się teraz dzieje, jest troszkę, powiedziałbym, zaskakujące ze względu na ten problem sukcesji, o którym się od lat mówi, a który jeszcze do końca nie wystąpił, a uważam, że za chwilę wystąpi. Bo wiadomo, większość tych, czy duża część biznesu powstawała w latach 90. przez założycieli, którzy je tworzyli od zera, mając wtedy 20, 30, 40 lat. Dzisiaj to są panowie i panie w wieku 60, 70 lat. I jak patrzyliśmy na dane, 75-80% firm polskich należy ciągle do pierwszej generacji, tych założycieli. Czyli tych osób w wieku 65-70. Czyli ta zmiana pokoleniowa tak naprawdę jeszcze nie jest przed nami, no właśnie. W Europie Zachodniej ten odsetek pierwszej generacji jest na poziomie 25% mniej więcej. Kolejne generacje już stanowią większość właścicieli. W Polsce tak jeszcze nie jest. Dominuje generacja pierwsza. I teraz ta generacja pierwsza, znając i widząc przedsiębiorców, z którymi pracujemy, czasami tą sukcesję robi, czyli skutecznie przekazuje na kolejne pokolenie. Czasami firmę sprzedaje, ale bardzo dużej części nadal siedzi u sterów i mając te 60, 65, 70, 75 lat, widzimy tych przedsiębiorców, którzy, no to jest ich życie, oni to jest ich dziecko, często są bliżej związani z firmą i z własną rodziną. Czują się jeszcze na siłach, nie jest to w żaden sposób element finansowy, bo jakby mają zabezpieczenie i możliwość sprzedaży tej spółki, to jest ich życie. I oni tak długo, aż
mogą, się czują na siłach, by spółkę swoją rozwijać, prowadzić, tak długo to jest to życie, które chcą prowadzić. Czyli, I właśnie tutaj jest bardzo ważna rzecz, że nadejdzie ten moment, on nadchodzi, ale jeszcze nie widać tego tak bardzo, ale nadejdzie z powodów czysto biologicznych, kiedy po prostu nie będzie można już tego prowadzić, bo zdrowie nie pozwoli. I wówczas spodziewamy się i myślę, że ta dyskusja o sukcesji, ona od wielu lat jest na rynku, ona jeszcze jest przed nami, że pojawi się duża liczba firm rodzinnych właśnie, które nie mają sukcesora. Czyli dzisiaj doradca transakcyjny musi być bardziej psychologiem niż finansistą, okazuje się. To fakt. Jest to rozmowy o firmie z przedsiębiorcą, który ją założył, to jest jak rozmowa o rodzinie. I na koniec chciałem się zadać takie pytanie o poszukiwanie tego transakcyjnego jednorożca. Czy w ogóle jeszcze na naszym rynku, czy w Europie są takie firmy, które można powiedzieć, że są jeszcze nieodkrytym jednorożcem i myślę, że będzie ich coraz więcej. Znaczy, będzie ich coraz więcej, to jest efekt, myślę, dobrego zasiania, że tak powiem, kapitału zarówno prywatnych przedsiębiorców, jak i tych funduszy, którymi zarządza PFR Ventures. Przecież powstało bardzo dużo funduszy typu Venture w ostatnich latach. A jak to fundusze typu Venture, one potrzebują czasu. Wiadomo, statystycznie większość tych inwestycji nie wychodzi, no ale mniejsza część wychodzi i powinna rekompensować z nawiązką tą dokonaną inwestycję w cały portfel. Więc by ten jednorożec powstał, musi być zasiany kapitał. I ten kapitał został zasiany i jego efekty zaczynają się pojawiać. Już pierwsze jednorożce się pojawiły. Myślę, że to będzie rosło. Czyli tak jak Fukuyama wieszczył koniec historii, to nie ma końca historii transakcji w Polsce i w regionie. Historia się nie kończy, historia niestety się powtarza, co widać z wojną na Ukrainie i miejmy nadzieję, że, tak powiem, tym razem powtórzy się w sposób dużo bardziej pozytywny niż stało się to 60 lat temu. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę, to nie jest to koniec zdecydowania. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Jacek Berdt. Dziękuję bardzo.